Tak więc powiedz mi jeszcze, Ferrari, w międzyczasie o co chodzi z Kamilem Łaszczykiem, czyli no? Niepokonanym pięściarzem, z którym ty chcesz walczyć. Powiem szczerze. Jeden z najlepszych pięściarzy w Polsce. Jasne. W tym momencie. Ta, powiem ci tak, ja kiedyś bardzo interesowałem się boksem i codziennie czytałem stronę Boxer.org. Widziałem tam jego, jakby nie znałem, nie interesowałem się za bardzo jego osobą, ale jakieś tam jego walki kiedyś widziałem, no wiele tak. lat temu. I jakby kibicowałem mu i pewnego dnia wchodzę, on mnie obraża na internecie. A to jest bokser, stary. Ja się w ogóle nie boję bokserów. Ja jestem... Uważasz, że masz aż tak dobre zapasy? Uważam, że ja jestem zawodnikiem MMA. MMA to są dwie inne płaszczyzny niż boks. I uważam, że jak na Freak Fightera jestem jednym z najbardziej kompletnych. Wiele osób mnie nie docenia przez zakłamany rekord z Polakiem. Ponieważ... tak, to jest zakłamany. Bo niestety w niektórych walkach z nim zostałem zwałowany. Tutaj go ciężko znokautowałem, wygrał on, tu go wypunktowałem, wygrał on. Więc jest ten wałek. I uważam, że jestem też od niego cięższy, że w potencjalnym starciu z Kamilem Łaszczykiem po prostu bym go zmiażdżył, wgniótłbym okay. go w ziemię. Uważam, że on, ale to bardzo on też mocne uważam, słowa, że on, że Bomba może być cięższym przeciwnikiem ale dla mnie niż wiesz, Kamil Łaszczyk. Ale też nie wiesz, jakie ma defensywne zapasy, a w stójce no, powinien dominować, ale Kamil prawda? Jest też lżejszy, więc uważam, okay. że on jako, będzie, jeśli będzie ważył około 70 kilo, a ja będę ważył około 85, uważam, że to będzie gwałt po prostu. Dobrze. I to oficjalnie zdanie, zapraszam go do oktagonu mocno. I to jest coś takiego, że w końcu będziecie mogli też zobaczyć, jak ja wypadnę na tle jakiegoś zawodowca.